Przede wszystkim należy powiedzieć, że opieki nad osobami starszymi nie można sprowadzać do medycyny. To musi być cały pakiet różnego rodzaju rozwiązań, które zaczynają się od wsparcia w zakresie zdrowia jeszcze w okresie... Powiedziałbym, przedopiekuńczym, także w zakresie aktywności, a zatem potrzebne są rozwiązania dotyczące budownictwa, transportu, edukacji, itd, tak ale myśląc już o tych osobach starszych, które poważnie chorują i które wymagają pomocy i opieki, przygotowujemy cały Pakiet różnego rodzaju rozwiązań. Jeżeli chodzi o opiekę taką, można powiedzieć, podstawową, to będziemy starać się wspierać osoby starsze przede wszystkim w miejscu ich zamieszkania, tak żeby jak najdłużej mogły być albo samodzielne, albo żyć w towarzystwie swoich najbliższych. To jest, można powiedzieć, priorytet, ale oczywiście tam, gdzie potrzeba, musi być dobry dostęp do dobrej jakości. Instytucjonalnych domów, w których te osoby znajdą już pomoc taką bardziej bezpośrednią. Mówiąc o opiece medycznej. Należy wspomnieć o planach dotyczących ustawy, stworzenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która to można powiedzieć jest fundamentem opieki w miejscu zamieszkania, bez względu na to, czy to jest dom rodzinny, czy to jest instytucja opiekuńcza. Będziemy zmierzać w kierunku takiej instytucji lekarza rodzinnego, w której lekarz rodzinny jest wprawdzie koordynatorem, kierownikiem zespołu, ale jednak w tym zespole są także osoby, które mu towarzyszą i które w znacznej mierze z jednej strony odciążają go, a zatem będzie on bardziej dostępny dla swoich podopiecznych pacjentów, a z drugiej strony wykonują cały szereg czynności, także właśnie w stosunku do osób pozostających u siebie w domach, osoby, osób starszych w szczególności, które mogą być wykonane nie przez lekarza. Następnym polem, o którym, o którym myślimy bardzo intensywnie, to jest jest reforma sposobu zamawiania świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak i w szpitalnictwie. Pacjentami w tych obszarach oczywiście częściej niż inne osoby są ludzie starsi i szczególnie w stosunku do nich, ale nie tylko. Plan jest, żeby odejść od zasady kupowania pojedynczych procedur na rzecz wynagradzania świadczeniodawców za skoordynowaną opiekę nad pacjentem. Tak, aby uniknąć na przykład sytuacji, które dzisiaj zdarzają się dosyć często, że po hospitalizacji, zwłaszcza właśnie osoby starszej, praktycznie jest ona wy wypisywana do domu, gdzie to właśnie na niej albo na jej opiekunach spoczywa obowiązek zorganizowania e, takiej opieki dłuższej, jak choćby na przykład rehabilitacji, która by doprowadziła do poprawy jej kondycji, możliwości na przykład komunikacyjnych tak itd., 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 poruszania się. I y, niestety ta sprawa w tej chwili jest y, no, bardzo mało dostępna, i często po prostu kończy się to wszystko źle. I właśnie przejście na rzecz zakupywania pakietów opiekuń, opieki nad, nad osobą, która wychodzi ze szpitala, y, powinien tę sytuację poprawić. I wreszcie ostatnia sprawa to leki dla seniorów. Przygotowujemy w tej chwili rozwiązanie, które osobom w wieku od 75 roku życia bez kryterium dochodowego będzie zapewniało dostęp do darmowych leków. Oczywiście to rozwiązanie musi być z jednej strony rzeczywistym wsparciem dla tych ludzi, którzy z racji wieku i częstszych w tym wieku chorób konsumują znacznie więcej leków niż inni. Co oczywiście wiąże się z poważnym obciążeniem finansowym dla nich, ale z drugiej strony też, żeby było bezpieczne dla budżetu. Wyraźnie rosnące koszty opieki medycznej, które generuje starzenie społeczeństwa, wymuszają rozwiązania, które ekonomizują pracę placówek medycznych. I takim sposobem jest standaryzacja procesu diagnostycznego. Czyli tak naprawdę, pobytu osoby starszej w szpitalach, w poradniach w oparciu o takie skale, testy i taki sposób badania, żeby ograniczyć krążenie pacjenta w systemie, zmniejszyć ilość leków, które czasami generują choroby. U 30% właśnie nadmiar leków powoduje pobyt szpitalny, w celu poprawy jakości. To jest bardzo trudne u osoby, która ma 8, 10, a czasami jeszcze więcej chorób, dlatego że interakcja tak dużej ilości leków plus konieczność wybrania tych celów medycznych u osoby z wielochorobowością. Tego brakuje czasami w oddziałach nieprzygotowanych do pracy z osobami w zaawansowanej starości, a tego uczy geriatria i takie standardy stosuje się zarówno w oddziałach, jak i w poradniach geriatrycznych. Myślę, że y przy szukaniu pomysłów jak racjonalnie wydawać pieniądze wobec tego co nas czeka w nadchodzących najbliższych 20-30 latach nie uciekniemy od tego żeby standaryzacja opieki medycznej nad osobami z zaawansowanej starości stała się y, wiedzą powszechną w tej chwili jest wiedzą bardzo małej grupy osób przygotowana w poprzedniej kadencji y, przez komisję polityki senioralnej ustawa o osobach starszych Przewiduje coroczne raportowanie przez Radę Ministrów, Sejmowi i Senatowi informacji na temat stanu zdrowia Polaków, jakości życia oraz nieodpłatnych świadczeń medycznych. To jest pierwsza ustawa, która poświęcona jest wyłącznie osobom starszym, ich podmiotowemu traktowaniu oraz nałożeniu na, na rząd nowego zadania, jakim jest monitorowanie sytuacji osób starszych. Komisja Polityki Senioralnej Polskiego Sejmu włącza się w działania na rzecz podnoszenia i poprawy opieki nad osobami w wieku podeszłym. Jednym z celów jest również ustawa o osobach starszych, która wchodzi w życie 1 stycznia przyszłego roku, która przewiduje nałożenie na Rady Ministrów nowego obowiązku, jakim jest coroczna informacja składana i Sejmowi, i Senatowi na temat również stanu zdrowia Polaków, uwarunkowań, jakości życia oraz nieodpłatnych świadczeń medycznych. Ustawa o osobach starszych jest narzędziem koordynacji i monitorowania przez prezesa Rady Ministrów polityki senioralnej, której celem jest tworzenie warunków na rzecz zdrowego i godnego życia osób starszych. Patrząc na możliwości rozwiązania problemów osób starszych dzisiaj w Polsce, można patrzeć z perspektywy raportu Najwyższej Izby Kontroli, nowego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia czy w końcu raportu OECD. Wszystkie są zgodne, że populacja polska się bardzo starzeje, że oczekiwania osób starszych są ciągle niespełnione, że stan zdrowotny osób starszych wymaga ogromnych inwestycji i będzie to rosło w ciągu najbliższych lat 10, tak jak się przewiduje bardzo znacznie. Dalej, pewnie też. Wymaga ta sytuacja zmiany przede wszystkim sposobu myślenia osób, które decydują o systemie. Trzeba zrozumieć, że osoba starsza różni się od osoby młodszej czy w średnim wieku, w związku z tym wymaga innego podejścia i zmiana sposobu myślenia zarówno polityków, jak i tych, którzy organizują opiekę zdrowotną, czy o pomoc społeczną, bo tu nie można mówić o tylko opiece zdrowotnej, ale trzeba myśleć jednak o opiece i zdrowotnej, i pomocy społecznej, o działalności samorządów, o uniwersytetach III wieku to jest bardzo szeroka działalność, jeżeli chodzi o poprawę nie tylko stanu zdrowia, ale w ogóle sytuacji osób starszych. I myślę, że koszty oczywiście tutaj są pewnym problemem, ale ogromna sfera jest do zagospodarowania bez pieniędzy. Wynika tylko i wyłącznie z pewnej lepszej współpracy chociażby Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej. Ministerstwem Edukacji równocześnie czy Ministerstwem Nauki. I jeżeli się uda rzeczywiście stworzyć taką współpracę, to będzie szansa na to, żebyśmy w ciągu najbliższych lat dołączyli do Europy, bo na pewno do czołówki to nam jeszcze ciągle daleko.